Warszawska Gazeta, 16-22 listopada, felieton księdza Stanisława Małkowskiego. Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. Zwycięstwo wyborcze Baracka Obamy w USA odbiera nam, Polakom, resztki nadziei związanych z polityką Stanów Zjednoczonych i sojuszu NATO. Znamienna i złowróżbna jest radość Berlina, Moskwy i Brukseli. Polityczne oczekiwania wobec Zachodu w czasie schyłku PRL-u i stanu wojennego obecnie zawiodły. Jesteśmy w sytuacji gorszej niż 30 lat temu. Wówczas mieliśmy jako naród mocnych przyjaciół i sojuszników, a dzisiaj nie mamy. Dlatego trzeba zwrócić się wzwyż ku Bogu i w Nim pokładać nadzieję, poddając się dobrowolnie społecznemu panowaniu Jezusa i Jego pragnieniu, aby być królem Polski. Królowanie Chrystusa w wymiarze wszechświata i porządku eschatologicznym jest nie do podważenia. Natomiast sposób królowania Jezusa w sensie społecznym, narodowym i państwowym zależy od wiary, dobrej woli i posłuszeństwa tych, których Jezus pyta, czy chcesz poddać się mojej władzy. Wszelka ludzka władza pochodzi od Boga, ale może być przeciwko Bogu i ludziom skierowana i włączona w bunt i posłuszeństwo księciu tego świata, szatanowi. Uroczysta deklaracja, odpowiednio przygotowana i wymodlona, Jezus jest królem Polski, wymaga uznania źródła władzy i prawa w Bogu oraz poddania ludzkich praw i ustaw prawu naturalnemu zawartemu w prawie Bożym. Istotą intronizacji Jezusa na króla Polski, do której niezdolne są władze III RP i niechętne na razie władze kościelne, jest uroczyście publicznie stwierdzony akt posłuszeństwa zobowiązujący do społecznego nawrócenia i pokuty. Nie jest to sprawa magii, która usiłuje skłonić Boga do posłuszeństwa człowiekowi, ale religii, która poddaje się Bogu w akcie zaufania i zawierzenia. Społeczna natura człowieka daje publiczny wyraz wiary w Chrystusa, który jest z nami do końca świata, a zarazem przychodzi i przyjdzie. Liturgia słowa, gdy zbliża się koniec roku kościelnego, mówi o końcu świata i powtórnym przyjściu Chrystusa. W świetle Słowa Bożego widzimy koniec tego, co przemijające i początek tego, co nie przemija. Przemijanie dokonuje się już teraz, a zarazem to, co nie przemija, jest z nami. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Jezus. Święty Marek 13:31. U kresu czasów mądrzy będą świecić. Prorok Daniel 12:3. Światło prawdy rozproszy mroki kłamstwa. Przeminie kłamstwo smoleńskie, ujawni się do końca prawda o przestępczym współdziałaniu sprawców tej zbrodni. Komu przeszkodą jest Polska niepodległa, suwerenna i wolna? Kto skorzystał na likwidowaniu polskich elit? Skorzystali i korzystają ci, którzy projektują nowego człowieka bez tożsamości, bez kultury, bez ducha. Ten projekt ma miejscowych wykonawców, ale ma zarazem mocodawców i projektantów na wschodzie i na zachodzie. Łacińska zasada śledcza i fecit cui prodest, ten uczynił, kto na tym skorzystał, wskazuje na współsprawstwo trzech czynników: wewnętrznego, wschodniego i zachodniego. Przemijające korzyści mogą prowadzić do poróżnienia, a najpierw trzymania w szachu wspólników. Niedaleki czas pokaże, kto z kim się poróżni i jaki rudy wilk będzie rzucony owcom na pożarcie. Ponieważ wilków jest całe stado, a wielu przebiera się za owce lub pasterzy, owce ocaleją pod warunkiem mądrości i posłuszeństwa dobremu pasterzowi, którym jest Jezus Król. Czy Polacy dadzą się całkiem ogłupić propagandzie, która wyłącza myślenie i gra na niskich emocjach? Czy podporządkują się pomysłom i działaniom różnych prowokatorów? W czasie obchodu Święta Niepodległości 11 listopada Polacy zdali egzamin, wyszli zwycięsko z próby pobudzenia do nienawiści i do przemocy. Mówi anioł stróż Polski. Modlitwa za ojczyznę, krucjata różańcowa, wasza modlitwa jest siłą, która kruszy kajdany zła, która rozrywa pęta niewoli serc waszej ojczyźnie. Waszą modlitwą wypraszacie łaskę nawrócenia, przemianę wielu. Nie ustawajcie, módlcie się, bo to jest czas ostatni, to jest czas końca zniewolenia dusz. Prawda ukaże się ludziom, prawda zwycięży kłamstwo. Wasza modlitwa skraca czas oczekiwania na całkowite zwycięstwo królowej. Królowa Polski zwycięży zło, podepcze głowę węża. Już czas
aby Rycerstwo Niebieskie wyruszyło z pomocą w walce o prawdę. Rodzica,